Pomysł na budowę hali gimnastycznej oczywiście istniał od wielu, wielu lat, dlatego że w Polsce nie ma w zasadzie żadnego obiektu na poziomie wystarczającym do uprawiania gimnastyki sportowej i w ogóle sportów gimnastyczno-akrobatycznych. W związku z tym ten pomysł padł wiele lat temu, natomiast został realizowany od 2011 roku. W związku z tym ta budowa, sama budowa, proces pozyskania środków finansowych projektu trwa już kilka również lat. No i hala przede wszystkim ma być nie tylko do gimnastyki sportowej mężczyzn, gdzie tutaj w Gdańsku na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu mamy ośrodek przygotowań olimpijskich w gimnastyce sportowej mężczyzn, ale również do gimnastyki sportowej kobiet, gimnastyki artystycznej, dla akrobatyki, czyli batutów, ścieżek akrobatycznych, piramid, a także fitnessu, aerobiku i wszystkiego, co związane jest z gimnastyką. Ta hala to przede wszystkim ma być ośrodek gimnastyczno-akrobatyczny, również dla gimnastyki jako sportu powszechnego, nie tylko kwalifikowanego, ale również po to, by przygotowywać inne dyscypliny sportu pod kątem gimnastycznym. Mamy nadzieję i wierzymy w to głęboko, że również gry zespołowe będą mogły tutaj przygotowywać się pod kątem ogólnorozwojowym.